Mateusz, powiedz im, kim jesteś. Pani lekarka, z którą układaliśmy klocki, powiedziała, że jestem rośliną. Przecież jego mózg nie pracuje, nie widzi pani? To jest roślina. No, ale rośliny nie bawią się klockami. No nie będzie pani miała z nim porozumienia nigdy. Chciałbyś mi coś powiedzieć? Chciałbyś mi powiedzieć, że mnie kochasz? Żebym ja cię mogła zrozumieć. Nie ma sensu go męczyć. Trzeba się pogodzić. Powinna go pani oddać. Są takie specjalne ośrodki. Nie podobało mi się tu. Czekałem, aż nadejdzie moja wielka chwila, gdy pokażę wszystkim, jaki jestem. Cześć, Anka, jestem Mateusz. Fajna z ciebie dziewczyna. Jak mówię do niego, to on reaguje. Rozumie mnie. To zupełnie jak mój pies. Jak mu pokazuje miskę z jedzeniem, to też się ślini. Jeszcze mrka ogonem. Czasem nie trzeba sobie wystarczy spojrzeć w oczy, się poprostuje. Przez 26 lat nie było z nim kontaktu. Chciałeś powiedzieć, jak? Nie ja. Nie ja, roślina. I oto nadeszła chwila, na którą tak długo czekałem. Jakim jest i pomyśl, że na drugie nie masz szans. Dobrze jest.